Witam kolejnych chłopców, tym razem chłopcy z Łódzkiego. Dzisiaj rozegraliście ile spotkań? Jedno. To dzisiaj się mieli taki troszkę... taki dzień troszkę niewymagający od was dużo wysiłku, bo tylko jeden mecz. Jutro za to macie dwa mecze. No to z tego co wiem, otrzymałeś MVP tego meczu. To powiedz troszkę o tym spotkaniu, o swoich przeciwnikach, o swojej grze. Rozgrywaliśmy mecz z województwem świętokrzyskim. No nie było, starali się, ale nie wychodziło im to za dobrze i rozegraliśmy dobry mecz, ale nie był nasz to super mecz, ale dobrze graliśmy. Właśnie województwo świętokrzyskie, słuchajcie, ja tam nigdy o wynikach nie gadam, bo ciężko się na to patrzyło. Ja wam powiem, że w wyniku z taką przewagą do przerwy nie pamiętam, a jestem już 16 lat na finałach. To nie o to chodzi, że chłopcy źle zagrali, tam było dużo młodszych chłopców, na pewno walczyli, na pewno się starali, się też troszkę może odpuszczali, no ale mecz jest meczem. Może teraz ty powiesz o swoich kolejnych przeciwnikach i jaką masz na nich receptę, bo to nie jest wczoraj, dzisiaj był Świętokrzyski, ale jutro poprzeczka będzie dużo wyżej postawiona. No to następny mecz gramy z Lubelskim, to będzie dosyć ciężki mecz, będziemy się mocno pracować w obronie. No musimy przede wszystkim grać zespołowo i to myślę będzie klucz do zwycięstwa jutro i po prostu musimy zagrać najlepszą koszykówkę w naszym wydaniu. Bardzo fajne narzutki macie, widzę, skąd takie? To jest miłość do... Co to oznacza? Że kochamy koszykówkę. Racja. Okej. Okay. I tak zapytałem się chłopców zachodniopomorskiego, a zanim się zapytam was o to, jak wam się dzisiaj mecz podobał Hydrotruka Radom z pierwszoligowy z Turem Zgorzelec. Jaki poziom? No, bardzo fajny mecz, bardzo dużo kibiców, no i mecz się podobał. No, mecz był na początku po jednej stronie, czyli Radom wygrywał, potem dogonili i potem znowu Radom wygrał, więc fajnie. U ciebie trzy liderki fajne? Tak, ale bardzo podobała mi się obrona w obu zespołach. Tak. No, a jak wam się podobał taki zawodnik jak Frifer? No, był to bardzo doświadczony zawodnik i bardzo dobrze rozgrywał piłkę i zagrywał do swoich kolegów. Zbigniew go spotkał, jak miał 13 lat i napisał, że najwyższy zawodnik w Polsce, 13-latek. Ten film ma dzisiaj się prawie 700 tysięcy oglądalności. I Prefer, nie widziałem się z nim 4 lata, ale dzisiaj mu tam pokiwałem i mnie poznał, a Zibi coś, nie? Jak ten czas leci, myślę, że was też zobaczę w takim meczu pierwszoligowym albo w innych. Tego wam życzę. Kończymy ten wywiad, możecie odpoczywać. No i możecie pozdrowić jeszcze na koniec kogoś. Ja pozdrawiam swoją rodzinę i dziadku. Ja pozdrawiam mamę, brata, Marce Mańko i ciocia. Ja też pozdrawiam rodzinę. Pewnie wy każdy przyjeżdża po to, żeby zajść jak najdalej. Pewnie waszym celem na razie jest wyjście z grupy. A jeśli wychodzicie z grupy, to z kim? My zdajemy z Lubuskim. Co? Z Lubuskim. Według mnie też Lubuskim. I na kogo trafiacie? Na Małopolskę. Małopolskie. Małopolskie. Zobaczymy jak będzie, to tylko takie prorokowanie, a każdy dzień może przynieść coś innego. Kadry wojewódzkie, rocznik 2009 i młodzi, pozdrawiamy. Kadra! Łódzko! Dziękuję.